bajka, podróża gór sięga. Przez śniegi, wichury i noc wędruje skarbiony włóczęga, dźwigając przeklęty swój los. Witam Państwa serdecznie. W tym odcinku przedstawimy kulisy tajemniczej przysięgi. Przysięga ta złożona była na Biblię i Krzyż Święty 16 marca 1990 roku w Nowym Targu na Plebanii w drugiej kancelarii Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. Zastępca dowódcy 1. Pułku Strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej Włodzimierz Budarkiewicz, pseudonim Podkowa, przekazali proboszczowi, księdzu prałatowi Franciszkowi Juraszkowi, w obecności księdza Henryka Paśki, dokument zatytułowany Ogień Wataszka Podhalański. Wyjaśniali w nim, na czym polegał konflikt ognia z Armią Krajową oraz przytaczali szereg przykładów jego niechlubnej i przestępczej działalności. Wśród tych żołnierzy było dwóch, którzy z rozkazu ówczesnego komendanta Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu Józefa Kurasia Ognia zostali aresztowani i zesłani na Sybir. Udaliśmy się w kilku byłych partyzantów do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, gdzie proboszczem był ksiądz Franciszek Juraszek. I tam postanowiliśmy ujawnić, prawda, naszą działalność i dotyczącą Józefa Kurasia Ognia. Ja, będąc wikariuszem, zostałem poproszony o przygotowanie stołu, krzyża, Ewangelii, świec. Zapaliłem świece i wtedy ci panowie podeszli, położyli rękę na Biblii i przysięgali. Że to, co jest tu napisane, jest prawdziwe. Nie ma żadnego kłamstwa w tym dotyczące działalności Józefa Kurasia Ognia. Przysięgali z rękami na Biblii, przy krzyżu i dwóch zapalonych świecach, mówiąc, że wszystko, co napisali, jest prawdą. Na dokumencie złożyli swoje podpisy oraz złożyli uroczystą przysięgę. W przysiędze uwzględniono świętość Pana Boga, własną śmierć i sąd Boży. Był to desperacki krok, który miał powstrzymać dalsze tworzenie mitu niezłomnego patrioty, z dezertera i wroga Armii Krajowej, jakim był Ogień. Uzupełnieniem tej przysięgi jest film pod tytułem Taka prawda, w którym żołnierze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich jako naoczni świadkowie wydarzeń prezentują swoje wspomnienia. Włodzimierz Budarkiewicz, Podkowa, czyta fragmenty tegoż opracowania. Tako prawda. Tako prawda. Tako prawda. Taka prawda. Taka prawda. Tako prawda. Tako prawda. Jestem synem Topoli, jednego z organizatorów partyzantki na terenie Podhala. Pewnego dnia zjawia się do mnie klient, który wręcza mi gazetę z Polski, gdzie napisane jest o ogniu. W tym momencie szlak mnie o mało nie trafił, jak przeczytałem, że chcą go po prostu rehabilitować i zbudować mu pomnik. Więc czując się jako odpowiedzialny za tą całą sprawę, postanowiłem natychmiast wyjechać do kraju i
zebrać swoich wszystkich kolegów żyjących i zrobić coś w tej całej sprawie. Było to 27 grudzień rok 1943. Ogień z zachcianek do kobiet zabrał 14 chłopaków z ziemianki i z wielką radością pędziliśmy do Otnicy. Także wydeptaliśmy ścieżkę do gołej ziemi. Na zabawie, no jak to zwykle, najpierw kołacze, kawa, a później wódka. Około godziny w pół do dziesiątej już my byli z powrotem w ziemiankach pod Czerwonym Groniem. A już Niemcy zorganizowali obławę. 32 Niemców szło w ślad za naszym śladem do ziemianek. Pierwsze strzały obudziły ciszę leśną, no więc pokierowałem celowniczym. Ogień żadnego rozkazu do samoobrony nie wydał. Otworzył drzwi, trzykrotnie wystrzelił z pistoletu i znikł. Dowództwo nad oddziałem objął Krasny. Kazał Krukowi z RKM-em wyskoczyć z ziemianek wzdłuż potoku i ostrzelać napastników, po czym sam zresztą wybiegł. I udało się, uratowałem maszynowy karabin, no i co prawda jeszcze zostawało czterech ludzi w ziemiance. Jeden z żołnierzy, pseudonim Szpak, imię, nazwisko Bem Władysław, leżał pod pryczą na zapalenie staw. On się nie mógł poruszać. No to tylko tyle, że mu tą przysługę zrobiłem, że mu dałem granat, niemiecki sztylak, żeby do ostatniego bronił się, bo o tym myślałem wciąż, żeby się bronić do ostatniego tchu. Szpak, chory na zapalenie stawów, nie mógł do nich dołączyć. Popełnił samobójstwo, a wiatr, trafiony śmiertelnie, upadł pod Świerkiem. Oddział Wilk chwilowo rozproszył się. Część udała się do schroniska na Starych Wierchach, inni znaleźli schronienie w jednej z bacówek, niektórzy wrócili do domu. Zawisza większą grupę partyzantów w czasie zebrał w schronisku na Lubaniu. Nie dołączył do oddziału Ogień. Zgrupował koło siebie kilku partyzantów pochodzących z Waksmunda i odtąd do końca okupacji pod Halem stanowił samodzielną, nikomu niepodlegającą jednostkę. Nie uznawał nad sobą żadnej zwierzchności. Unikał spotkań z dowódcami i oddziałami Armii Krajowej. Bilans walski był taki, że było dwóch naszych zabitych, jeden Niemiec i z nas było czterech rannych. Widziałem później, nieco po powrocie do ziemianki, jak już Niemcy opuścili ziemianki, jak Szpak, Bem Władysław, pięknie się palił. Ze szpików kości niebieski płomień wybuchał. Takie było właśnie niedopilnowanie ognia, bo gdyby był choć w setnej części jakim takim dowódcą, to byłoby w ogóle do tego nie doszło. No kompletny rozłam już wtedy był, już on stale unikał, nigdy nie chciał się spotkać z porucznikiem Zawiszą, bo ten byłby go kropnął zaraz bez żadnego wyroku. Rozbrat z Zawiszą nie wynikał z rzekomej odmienności poglądów politycznych, jak to skomentowali niektórzy autorzy publikacji. Znając twardy charakter swojego przełożonego, Ogień obawiał się odpowiedzialności za samowolę. Nie powrócił do oddziału świadomie i został przez Zawiszę uznany za dezertera. Byłem członkiem patrolu dowodzonego przez porucznika Zagoszcza i wraz z czterema kolegami mieliśmy wykonać wyrok śmierci na ogniu za wymienione już jego postępki. Niemniej jednak z różnych względów do wykonania tego wyroku nie doszło. W okresie 1944 roku nie cieszył się Ogień uznaniem, poparciem ludności góralskiej, ponieważ konfiskował im żywność w sposób bezwzględny, opornych karał chłostą, względnie nawet wykonywaniem wyroku śmierci. Ludzie ginęli niewinnie. Widziałem człowieka zamordowanego przez bojówkę ognia. W Krościenku
ginie z prezes Stronnictwa Ludowego Jan Klamerus. Został powieszony, ponieważ pętla nie dociskała do szyi. Ogniowcy się wrócili i dostrzelili jego. Widziałem wyrok śmierci przypięty na jego klapie z taką trójkątną pieczątką, którą syn, prawda, oddał na milicję. Miałem wtedy 20 lat i nigdy tego nie zapomnę. Następnie 2 lutego 1946 roku ginie Franciszek Kołodziejski, który był pracownikiem kółka rolniczego. To zrobił, bojówka ognia zrobiła. Podsłuchałem rozmowę w 1946 roku, kiedy ogniowcy dosłownie uradzali się, żeby iść wykonać wyrok na Stanisławie Majerczaku. Byłem naszym makowcu, który ujawnił się i pracował w Krościenku na roli. Ostrzegłem go, poleciałem do niego do domu i tak uratowałem Stanisława Majerczaka, który do dziś dnia żyje na Wysokiej. Jak rąbnę tego Żyda, pułkownika przy Nowym Kościele, tak mnie powiedział tak, że wszystko musimy być pod turbaczem, a ja nie chciał iść, bo jak się wojna skończyła, to co z ja mam iść? Znowuż jakie partyzantki albo coś. I odmówiłem. I nie zdążył mnie rąbnąć, bo ja się ukrywał. Po dziś dzień losu pewny nie jestem. A co ogień robił, to szkoda go dać. Ile ludzi naszych wytępił? No wreszcie nie miał co robić, to kurde, musiał sobie łeb polnąć. Wreszcie przejrzał, co się święci, co się święci. Po ukroczeniu Armii Radzieckiej na Podhale ogień ze swoim uzbrojonym oddziałem zeszedł z Gorców do Nowego Targu i podporządkował się tworzącej się władzy ludowej. Miałem 17 lat. Koniec wojny, 1945 rok, koniec stycznia. Widziałem osobiście, jak ogień wracał ze swoją watachą do Nowego Targu, na sankach, bagaże, plus transparent, plus napis Bataliony Chłopskie i objął Urząd Bezpieczeństwa w Nowym Targu. W momencie, kiedy ogień został szefem milicji na terenie Nowego Targu, sporządzał listy a wszystkich akowców na wywózkę na Sybir. Ja i mój ojciec, nasze nazwisko widniało jako pierwsze, czyli Batkiewicz Mieczysław z synem. Ja walczyłem w AK, on był w swojej bandzie. Potem były takie losy, że my się spotkali jeszcze raz. On dostał wyrok odborowego i ja go ścigałem. Dostałem 10 ludzi, żeby go spotkać gdzieś, ale on miał swojego tam znajomego, co nawet w moim domu mieszkał i co mu to powiedział. I on się ukrywał i jak go nie mógł złapać w ten czas. I później poszedł do ruskich. Aresztowali mnie w lutym, 2 lutego. I żebym, jak przyszedł NKWD-ista i gąsienica, po mnie to mi mówił tak, że chce ogień ze mną coś rozmawiać. Na jego dobrze znał jeszcze sprzed wojny jego. No ja w ten czas się zgodził, co pojechałem z nim. Bo wiedział, że będę aresztowany, to ja bym obu w ten czas wykończył, bo miałem na to sposób. I tak ja trafiłem stamtąd na Sybir. No. Darowałeś mu życie. No bo to chodziło o to, że żona i to pochodni, dom spalili. No to kiedyś tam rozmawialiśmy i mówisz mi, że ogień ci się odwdzięczył za to, że cię wzięli. No właśnie, no. Jak ci się to odwdzięczył? Tak się mnie elegancko odwdzięczył, że 2 lutego 1945 roku miał dobry jakiś wywiad też. I był szefem Urzędu Bezpieczeństwa i dobrze, no i to było. I posłał po mnie gąsienicę jego, to miał pseudonim Janosi. Mówiła, słuchaj, nie bój się nic, bo coś chce Józef z tobą rozmawiać. Nie? No to się zgodził w środę. Józef to kuraś, prawda? Józef chce o nim coś z tobą rozmawiać. No to nie bój się nic, bo ci nie zjemy. Nie? No, przyjechali gazikiem. Przyjechali na giełd, no to się podbierą i pojechał. Mama z tego to, gdzie jedzie, nigdzie nie jedzie. Jedzie z jakim on?
Mięta kurta i ta się wynalazł. Ale wtedy przyszedł do ciebie na rozmowę? Nie przyszedł. Poszła mama do niego, Józek, coś to z kim zrobił. A mógł być u mnie. Co se narobił, to se to mógł. Tak powiedział twojej matce. Tak, powiedział swojej mojej. Wracamy, przesłuchanie. Tu jakieś było w Nowym Targu. Nic cię nie pytali. Na drugi dzień, czy w tym samym dniu cię zanieśli do Sanoka? Szliśmy na noga, zaszliśmy do mszany. Do mszany, tak. I tam nos zamknął ze mszany. Tak. I ze mszany my szli do Limanowej. W Limanowej znów na noga, nie? Tak, do Szunca. Tak jest, czyli to wszystko na nogach, te 90 prawie kilometrów na nogach. Ale mieliście jakąś obstawę ludzi, którzy was pilnowali? Ja, no przecież co chwila szedł jeden żołnierz koło nogi. Z bronią. W Nowym Sączu dostałeś jakiś wyrok, nic? Nic, w Nowym Sączu nie dostałem nic, tam były samochody, załadowali nas do samochodu. Tak. W Nowym Sączu, tam my byli dwa dni czy trzy, tego dokładnie nie pamiętam, w Nowym Sączu. I zawieźli nas do Sanoka. Do Sanoka. I tam były dobre przesłuchania. I w Sanoków na przesłuchaniach dowiedziałeś się w zasadzie, o co im chodzi. O co im chodzi, czy chodzi o obwodowego i tak dalej, żeby zdradził, kazał się podpisać. Nie? Ale czym was później wywieźli? Co? Jak się dowiedzieli? Pociągami? Skąd? Sanoka? Sanoka. Sanoka. I gdzie was znaleźli? Na Sybirę. Była na szczeblu. No. I gdzie, w jakiej miejscowości wylądowałeś? Jo, w Świerdłowsku. W Świerdłowsku? Tak. No to przecież to będzie chyba ponad 10 tysięcy kilometrów stąd, no, nie? No, byłem w Świerdłowsku i sam, była nasz. Co tam byli za ludzie? Tam byli, no nie byli jakowców, było dwa z wody. Czyli dużo było Polaków, bardzo było dużo. Było dużo akowców, to pozamykali, bo sobie był Żłobrynic, taki lotny pseudonim miał, a pisał się Boczul, tam był też razem partyzantem ze mną, on był Żłobrynic. Aha, i no. Tam właśnie się z nim spotkałeś. Tam się spotkałem, w Sanoku. Hej, kieta Franek szedł ze mną, I też go ogień aresztował, tak? Tak. Tyś go zabił, tak. Bo jego prawie on był na buflaku, tymczasowo, nie, i on go wtedy, a on tam był, gdzieś tam ci Ustowowski, nie wiem gdzie to im był, co go tam widział i było NKWD, więc chodziło im, pewnie był, dochodzili do chodzenia, gdzie są akowcy, żeby... Proszę, tak z ciekawości, ile wtedy ważyłeś? No jak tu, nie jak wróciłeś, jak wychodziłeś stąd? No to nie wiem jak jedem. No zawsze duży, zawsze ponad 80 lat. Ponad 80. A ja słyszałem, że jak wróciłeś, to miałeś 35, czy to prawda? Tak, prawda. 35 kg? I coś, 67 dekra. Niesłychana rzecz. No. Wiesz, nie pytam cię dłużej, jak wyglądało to odżywianie tam, bo to było pewnie wspaniałe jedzenie, pewnie polskie, szynki. Tak, człowiek pragnie, żeby roz przed śmiercią pojeść. Tak. I żeby się czuł sobie po jedzeniu. Bo ludzie, jakby nastało lato tam, to ludzie to dopadli trawę i jedli trawę i umierali. No tak. To trawę jedli normalnie. Tak. Czyli taki głód. Tak. Było bardzo dobrze, jak umarło do 24 godzin 60-70 ludzi. Odpowiedz mi technicznie, jak wyglądała sprawa twojej ucieczki. No i dobrze, że zjechali jeńcy wojenni, co byli z Poznania, z tego, co byli przy niemieckim wojsku. Tak. Zwykli żołnierze. Tak. I z nimi przyjechali. Nazywam się Stanisław Rokicki. No i tam po prostu... I kilka osób tam prowadzono i kiedy prowadzono teścia, żeby go rozstrzelać, no to oddał koledze współwięźniowie swoje buty, które miał jeszcze ze zrzutów, wprawdzie pocięte nożem, cholewki, ale same buty były dobre. No to i poszedł na śmierć na busaka. Po prostu prowadziło ich dwóch żołnierzy sowieckich i po prostu gołymi pięściami
udało im się ich zabić i zbiec. Uciekali, dotarli do stacji kolejowej, gdzie był transport jeńców niemieckich repatriowanych do Niemiec. No i tam dostali się na parowóz, a właściwie między sągi drzewa, które stanowiły paliwo dla tego parowozu. I tam dopiero jak ruszył ten pociąg, znalazł ich tam zmarzniętych jeden z żołnierzy, którzy byli ewakuowani z powrotem do Niemiec. No i nakarmili ich i znowu schowani, i także do Polski dotarli właśnie razem z tymi jeńcami. Potem wylądowali gdzieś w okolicach, chyba koło Poznania, nie pamiętam nazwy tej miejscowości, no i stamtąd różnymi środkami, trochę pieszo, trochę przygodnym transportem, dotarł też do domu. Ważył niecałe 40 kilo. Człowiek mający prawie 1,90 m wzrostu, potężnej postury. Także wyniszczony był całkowicie, aż do tego stopnia, że jak trafił do szpitala, to wcześniej lekarze po prostu poprosili matkę jego, żeby go zabrała do domu, bo tu już nic nie jest do zrobienia. Leczony był trochę, może to zabrzmi dziwnie z ust moich, bo jestem lekarzem, ale leczony był przez jakiegoś znachora, który też go nie chciał trzymać w domu, bo się bał, że nie przeżyje, w krzakach nad Dunajcem. Ale jakoś się wygrzebał z tego wszystkiego, no i potem zbierał się, założył rodzinę, no, czego owocem była moja żona, między innymi. I, no, człowiekiem był wspaniałym, naprawdę godnym podziwu. Jak pan Władysław wrócił z Syberii, miał jakieś pretensje do tych ogniowców? Spotykał się z nimi, czy ich bardziej unikał? Unikał ich. A jeżeli chodzi o pretensje, to na temat samego Józefa Kurasia, zwanego Ogniem, to żałował, że dziada nie zabił w czasie wojny. Przeżywał to bardzo, miał potem problemy jakby z asymilowaniem się do takiego życia prawdziwego, a z drugiej strony był człowiekiem złotego serca, nigdy na nikogo złego słowa nie powiedział, nikomu niczego nie zazdrościł. Andrzej Gąsienica-Makowski, pseudonim Janosik, urodzony w 1906 roku, z zawodu leśnik, na polecenie Józefa Kurasia Ognia wraz z funkcjonariuszami NKWD brał udział w aresztowaniu Władysława Zagardowicza, pseudonim Kukułka, też leśnika. Przed wojną był skazany na karę więzienia za morderstwo. Niemcy więźniów kryminalnych umieszczali w obozach koncentracyjnych. Od 1940 roku był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, z którego zbiegł w 1944 roku. Następnie był członkiem Grupy Ognia, która współpracowała z Armią Ludową i Sowietami. Na zlecenie NKWD tworzył z Ogniem milicję obywatelską i dokonywał bezprawnego pozbawiania wolności byłych żołnierzy Armii Krajowej przez NKWD. Po wojnie zarejestrowany przez Urząd Bezpieczeństwa jako informator, pseudonim Daniel. Nigdy nie był żołnierzem 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Na dowód tego przedstawiamy dokument weryfikacji Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego. Tako prawda. Tako prawda. Tako prawda. Taka prawda. Taka prawda. Taka prawda.
Tako prawda. A co ogień robił, to szkoda go dać. Ile ludzi naszych wytępił? No wreszcie nie miał co robić, no to kurde musiał sobie płynąć. Bo wreszcie przejrzał, co się święci. Oświadczenie. Kieta Franciszek, zamieszkały Nowy Targ, ulica Ludźmierska 40. Nowy Targ, 23 sierpnia 1990 roku. Niniejszym oświadczam, że w dniu 2 lutego 1945 roku zostałem aresztowany przez NKWD na Buflaku koło Nowego Targu, gdzie w tym czasie leżałem złożony chorobą. Po przyprowadzeniu mnie do Urzędu Milicji w Nowym Targu do pokoju przyszedł na przesłuchanie mnie Józef Kuraś Ogień z kapitanem NKWD, którzy mnie przesłuchiwali jako akowca. W czasie przesłuchiwania mnie byłem bity przez kapitana NKWD. Po przesłuchaniu zostałem wywieziony do łagru w ZSSR i uwięziony, skąd powróciłem do Nowego Targu w listopadzie 1947 roku. Kapitanem, który przesłuchiwał Franciszka Kietę w obecności ówczesnego komendanta MO w Nowym Targu, Józefa Kurasia Ognia, był NKWD-zista Aleksiej Batian, pseudonim Alosza, któremu w 2007 roku Władimir Putin nadał tytuł bohatera Federacji Rosyjskiej za męstwo i heroizm. Po powrocie z Syberii Franciszek Kieta ze względu na zły stan zdrowia pracował tylko 2 lata. Nie otrzymał od państwa renty. Utrzymywał się z zasiłku opieki społecznej. Mija się z prawdą to, co napisał dr Maciej Korkuć w swoim opracowaniu. Pisze on w nim, że Józef Kuraś Ogień uwolnił aresztowanego przez funkcjonariuszy UB żołnierza Armii Krajowej Jana Klimowskiego pseudonim Mróz. Według niego Ogień wręcz zapewnił Mroza, że dopóki on jest kierownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, to Mrozowi nic złego się nie stanie. Jego zdaniem po spełnieniu formalności Klimowski został zwolniony i dzięki Ogniowi nie użyto wobec niego przemocy. Natomiast świadkowie, synowie Jana Klimowskiego, Władysław i Józef, oświadczyli, że ich ojciec nie był aresztowany w tym czasie, gdy Kuraś sprawował funkcję kierownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Klimowski był aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa po dezercji Ognia z UB, a jego aresztowanie spowodowało było faktem, że znali się z okresu okupacji niemieckiej z gór i po wyjaśnieniu został zwolniony. Ojciec chodził do niego tu na ten posterunek, nie? Na milicję? Jak był komendantem UB, to ojciec tam chodził. Chodził po nim, nie? Bo się znali z Znali się dobrze z gór, nie? Mm-hmm. A go do mówię, pokieraj, ja tu rządzę, to ciebie włos z głowy nie spadnie, ojciec tak godą, nie? Tak godą. No. Mm-hmm. To jest jego chłop był po gimnazjum i z Ruskami Nowy tak wezwolą, to nie wiedział chyba, co go cekło, Basiało pamiętam dopiero jak w Lublinie, no to głupi. Ojca zaparli, chyba już jak on poszedł, to go szukali, nie? Wtedy bieli ludzie, go tego nie bieli, Ursulena, ojciec zrobił dzień, było Ursulena. Ale na Tartaku? No. Czyli tam koło mnie, nie? Tak. Tam koło fryzurycza. No i tam. No to go do siebie chyba 2 czy 3 dni. Przesłuchali nocami to. Ale na UB, tak? No. Czy nie, to z tej bandy ognia nie zna się nikogo, ja z tego ojca zgodą. Kto tak go nie zna? Przecież no, samego ognia i dużo ich tam zna, przecież ja nie zna. No. Co go nie zna, ja wszyscy wiedzą, że zna. Mamy taką relację, że ojciec chodził do ognia, jak ogień był komendantem milicji, tak? No to godą, że ja był w mieście, no to na armaku. Po co on tam chodził do niego?
Gdyby się znali z gór pewnie to, no to, no to może jak to, 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 jak się znali, no to co, jaki problem ja był w mieście, nie? To bez... Czyli to znaczy, że jak Ogień był jestem komendantem, tak, tak. To on nie aresztował ojca, tylko po prostu ojciec chodził tak, tak, żeby, pogadać. I kiedy tata został aresztowany? Przez Urząd Bezpieczeństwa. No z tego co wychodzi, no to już był Ogień w górach, no bo jak się tym... Jakiś oficer, jak się go tam pytał, czy z tej bandy nie zna nikogo Ognia, no to już byli Ognia szukali. Na ojciec go zaszczeli tym słowami, że jak nie zną nikogo, jak samego Ognia zną, to jak będą, że nie zną nikogo, jak my się znali. No właśnie, no to tak było. A jak tam się potem na tym skończyło, no to... Czyli był aresztowany, bo Ogień poszedł w górę. No bo byli dociekali ci. Czyli rozumiem, że on chodził, ponieważ Ognia znał, to chodził, dowiadywał się jaka jest sytuacja, no, no, co no, jest... No bo to tak, no. Normalne ludzkie, no osoby jak no, chłopiec na Armaku czy tam, a jeszcze tata robił u Jędrola w młynie na tartaku, no to w mieście chodził z Marfiany do roboty, no to co mu tam był problem być. Tak, to się, jak się znali, no to... My, jak byli chłopcami takimi, no to tak... To się nadstawia ucha, to tak przynos takich rzeczy raczej nie wcieli go dać, a to tyle co się usłyszało. No i taką prawdę jest to. Taka prawda. Taka prawda. Taka prawda jest. Taka prawda. Taka prawda. Taka prawda. Taka prawda. Co ci spędza sens obiad jeszcze? No to mi jest, bardzo to mi jest nieprzyjemnie, ja się wspomnim, że mnie potrafił na Syberię wysłać za to, że moje życie uratował. No i dobra, i łączyłem mu tyle, tak? I wychodzę mnie. Wychodzę, no ja mówię, a on wtedy się to, bo mówi za krótko. Zabrąsię. Ci zabrąsiłem, ja już nie wiedziałem, gotowy byłem, nie? No i on mówił, i obrócił się, rzucił pistolet na siebie. I parę kroków odeszedł do pistolet, wziął, siadł dalej na piątka. Wtedy nie rozmawiał. A on zaczął płakać. Oni. Tak. Płacę go tak, co byś Władek, powiedz co mi zrobił. Robisz Krzysień, bym składali razy. I popatrz się, co mi ty. I zaszczelił byś mnie, bo żona... Nikogo przy tym nie było. Nikomu. No ten będę i ja Czernoż był. No. I będzie zaszczelić mnie, żona mi zginęła i tak dalej, dziecko i ojciec, nie? No i on, no, mówię, nie jest wesoło z tobą. I on też ci nie mogę mieć, to bo nie chcę go karać ci za to. Że nie było rozkazu. Tak, przecież konsekwencje olbrzymie. Tak. No i no, ale to nie musi, bo się to nikt nie dożył. No. Darowałeś mu życie. No bo to chodziło o to, że żona i to pochodni, dom spadli. Z jakiego powodu jemu, żeby stawiać jakiś pomnik? Za to, że on z Achowcami walczy, z Polakami po wojnie? Ja to sobie... Powiedz mi, skąd ta tendencja, żeby gloryfikować Ognia? Nawet tak wspaniały człowiek jak profesor Tischner też przecież mówił o Ogniu jako o człowieku, rycerzu niepokalanym. To ja już nie mam pojęcia, ja już nie wiem jak to mogło być, że on potrafił, on chyba nie wiedział jego przejścia, co on robił z ludźmi, bo wie, tam jest dużo niesprawiedliwości, co piszą na o. Chociaż Ognia przecież Ognia te falami, że taki bohater był, z kim on walczy. To jest książka, jest, nie? No jest, bohater. Czytałem te książki, uważam, że tam prawda historyczna jest poważnie naruszona. Zostawmy Ogniowi to, co dobre, ale równocześnie przypiszmy mu to, co złe, co zrobił złe. Dobrze, no ale co on zrobił dobre? To jest bardzo ciekawe dla Polski i przyszły, jak był w górach. Co on zrobił? Jak był w górach, no wiesz, no jeszcze niby walczył z Niemcami. Jak on walczył, już później nie walczył z Niemcami. Żadnej potyczki nie było z Niemcami. Żadnej potyczki później. Nie słyszałem, że miał potyczkę z Niemcami. Dopiero po wojnie.
Pogoń to tak. Ale to nie Niemców już nie było. Czyli ale przeważnie walczył przez takimi bezbrudnymi jak Niedzicy, tam co tam Bukowie, czy tam coś, kto był albo gdzieś, nie. On by bardzo walczył po wojnie za okupację, ale z takim, żeby mu dali takiego, dajmy na to konfidenta, albo coś, bo to nazwać konfidenta bezbrudnego, to by bił, on by się potrafił tak naprawdę mścić, ale co by się nie bał. To wróćmy jeszcze do tego, jak było w ten czas, jak u Zawisza poszedł z 7 grudnia, jak ogień mówił do tych ludzi, że co, my będziemy walczyć o co? My musimy być wolni. BH albo AE to jest, będzie nasz rząd. Gdzie bajka podróża go sięga przez śniegi wichurej noc wędruje skarbiony włóczęga dźwigając przeklęty swój los. Dalekim Sybirze.
Thank you.